Prosimy o chwilę skupienia. Pieniędzy nie mam, ale możesz liczyć na wszystko, co można dostać na rad. Piękne jest życie, ale drogie. Wiem, jeden jestem. Sam u obcych służę. Ale to ci powiadam, jak pojedziesz, to cię zdać nie chcę. Jesteś czarną perełką. Istabil ala! Kulana! Ala kytyrim! Ja już nie mam sił. Ja chcę jeść! Jestem głodny! 4 lata niewoli, bezczynności. Gdyby nie ty i dziecko, dawno bym... Przecież ta niewola wiecznie trwać nie może. Dość! Dość! Nie pozwolę się dłużej torturować! Witam Państwa serdecznie w Iluzjonie. Kontynuuję dzisiaj opowieść o Michale Waszyńskim. Odcinek ten zatytułowałem U szczytu sławy, bo tak istotnie było. Mimo wielu wzlotów i upadków, to znaczy filmów bardzo dobrych z Antkiem Policmajstrem i z Nachorem na czele oraz filmów banalnych, czasami wręcz żenujących. Ogólnie można powiedzieć, że lata 1936-1939 były dla Michała Waszyńskiego latami tłustymi. Jego komedie stały się nieco szlachetniejsze, melodramaty poważniejsze, a perły sztuki filmowej się zdarzały. I od takich pereł chciałbym zacząć. Pierwszą był film, nazwijmy go patriotyczno-akcyjny, Bohaterowie Sybiru. Jest rok 1918. Głównymi bohaterami są Polacy, wcieleni do armii austriackiej, a znajdujący się w niewoli rosyjskiej. Ale wybucha rewolucja i pierwsza wojna światowa się kończy. Polacy decydują się na powrót do kraju z bronią w ręku, jako zorganizowany polski oddział. Czy ten szaleńczy marsz ma jednak jakąkolwiek szansę powodzenia? Wątpi w to nie tchórz, nie defetysta, ale zesłaniec, weteran powstania styczniowego. Wrócimy do kraju z bronią w ręku, rocząc Boże krwią! Zrozum, to jest obowiązek żołnierza i Polaka. A w takiej chwili serce musi milczeć. Bohaterowie Sybiru to na szczęście nie rozprawa historyczna, polityczna. To opowieść o losach ludzkich, odrębnych, skomplikowanych, często fascynujących. Wasze imperatorskie wieliczystwo, my pobiedzili. Kazimierz Junosza Stępowski jako oficer Gwardii Carskiej stworzył tu kolejne arcydziełko aktorskie. Rozpaczliwa wędrówka przez zaśnieżone stepy, finałowe sceny godne najlepszych filmów amerykańskich. Zapomnijmy więc o kilku nie najlepszych, patetycznych scenach. Zapamiętajmy raczej dramat Polaków, marzących i dążących do wolnej, niepodległej, ale i sprawiedliwej Polski. Wkrótce wchodzi na ekrany film Michała Waszyńskiego Dybuk. Dzieło mistyczne z kręgu tematyki żydowskiej. Wątek fabularny dotyczy niespełnionego przyrzeczenia jednego z przyjaciół, że ich dzieci, kiedy dorosną, się pobiorą. Wzbogaciwszy się, zapomina on jednak o ślubowaniu. Film ten, oparty na sławnej sztuce pisarza Anskiego, kryje pod powłoką tradycyjnej żydowskiej wiary, myśli i obyczaju odwieczne ludzkie prawdy o miłości,
wierności, nieuchronności losu, życia i śmierci. Dybuk to w historii polskiego kina dzieło wyjątkowe. A jak o nim pisano przed wojną? Oto jeden z głosów. Dybuk dowiódł, że Michał Waszyński jest artystą. Ten artyzm widać w konstrukcji utworu, zwartej, mocnej, a przejrzystej, w poważnym, a jednak nie ciężkim nastroju realizacji, w pięknym rozwiązaniu wszystkich scen, w rytmie całego filmu, umiejętnie rozłożonym na poszczególne etapy akcji, w podejściu do trudnego tematu, w którym przy odrobinie szarży nie trudno byłoby o mimowolną śmieszność. Co zaskakujące, ciekawe i wartościowe w klasycznych melodramach realizowanych przez Michała Waszyńskiego? Otóż u niego zaczęły pobrzmiewać trochę poważniejsze tony. W drugiej młodości pojawia się, pierwowzorem była sztuka francuska, motyw rozpaczliwego lęku przed starością, stanowczej, ale i pełnej desperacji, chęci zatrzymania mijającego czasu. Dzisiaj z rana znalazłam siwy włos. Pierwszy siwy włos. Serce matki przedstawia ciężką i bolesną próbę przyjaźni dwóch kobiet, z których jedna zakochuje się, nie wiedząc o tym, w mężczyźnie związanym z jej przyjaciółką. Co więcej, rodzi dziecko. Wiesz, opiekuję się nim jak małym dzieckiem. Myślę za niego, a on jest taki potulny, cichy. A mój jest zupełnie inny. Mocny, nawet szorstki. Lubi rozkazywać, a przy tym pełen radości i pogody nawet w czasie najgroźniejszej burzy. A mój jest strasznym milczkiem. Jacy oni są różni. Musimy ich poznać ze sobą. Koniecznie, a to będzie zabawne. I musimy stale bywać razem. U kresu drogi to dramat dwojga dorosłych ludzi, kochającego się małżeństwa, które niszczy, ale nie do końca, konflikt między uczuciem, miłością, a obowiązkiem. Ona nie potrafi zrozumieć istoty i wagi pracy naukowej męża. Natomiast on nie potrafi zrozumieć, powiem patetycznie i nieco banalnie, serca i duszy żony, którą zresztą kocha nad życiem. Dla mnie życie to wytężona praca. To obowiązek rezygnowania z małego, osobistego szczęścia dla wyższych celów, dla powszechnego dobra. Muszę iść po tej drodze do końca. Czy chciałabyś, by drogi nasze się rozeszły? Ja nie. Tak na marginesie. Była to ostatnia rola filmowa największego naszego aktora teatralnego i filmowego, Kazimierza Junoszy-Stępowskiego. Co więcej, był to ostatni film, jaki Michał Waszyński zrobił w Polsce. O dwóch melodramach tamtego, tuż przed wybuchem wojny, okresu chciałbym jeszcze wspomnieć. Kobiety nad przepaścią to potwórna adaptacja wielce popularnej powieści Antoniego Marczyńskiego w szponach handlarzy kobiet. Temat sensacyjny, obsada doborowa, realizacja sprawna. Problem bolesny już wtedy. Cytuję przedwojenny tekst reklamowy. Tęsknoty młodych dziewcząt za wielkimi światami, dawanie posłuchu kuszącym podszeptom, wiara w szczęście na drugiej półkuli, wreszcie straszna rzeczywistość i okrutna walka o wydobycie się z nieszczęścia. Czego płaczesz? Nie bądź baba. Gehenna, według tekstu Heleny Mniszkówny, miała być kontynuacją
nurtu trendowatej i powtórzyć jej wielki sukces. Dlaczego tak się nie stało? Trudno dziś powiedzieć, bo wielkie namiętności i uczucia grają. Aktorzy robią, co mogą, a są wśród nich Lidia Wysocka, Mieczysława Ćwiklińska, Stanisława Wysocka, Bogusław Samborski i Witold Zacharewicz. Akcja rwie do przodu, choć się wikła i kluczy, a obracamy się w kręgach wysokich, bo nawet książęcych. Wiedziałam, że żony kupuje się na kilo. A na kilo, na kilo. A wy byście się tylko odchudzali. A wiesz, do czego ta głupia, zwariowana moda prowadzi, to? Wiem. To, że jeśli tylko 100 tysięcy kobiet rocznie traci po 10 kilo, to 1 000 000 kilo ciała przewada. Tak wszechstronny reżyser jak Michał Waszyński nie mógł zaniedbać komedii, fundamentu naszej dawnej kinematografii. To jemu zawdzięczamy jedyne utrwalenie na ekranie niepowtarzalnego, wspaniałego i wzruszającego folkloru lwowskiego. W takich filmach jak Będzie lepiej i Włóczęgi, w których królowały, błyszczały, wzruszały, śmieszyły lwowskie, a właściwie łyczakowskie baciary, czyli Szczepko i Tońko. A gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko w Warszawie! I składa gadania, i co chcesz, to mów, i ma jak lód. Ponieważ bałakać będę o nich oddzielnie i detalicznie, teraz zapraszam Państwa na farsową, ale dosyć zabawną komedię pod frapującym tytułem Co mój mąż robi w nocy? Czy żonę już powieszono? Kretyn! Bałwan! Idiota! Reżyserował ją oczywiście nasz bohater, czyli Michał Waszyński, który tak rozumiał swoją rolę, no, żeby nie powiedzieć misję twórczą. Cytuję mistrza. Moją dewizą jest nie wychowywać, lecz dawać rozrywkę. Ważne jest przede wszystkim powodzenie filmu u szerokiej publiczności. I taką szampańską komedią jest Co mój mąż robi w nocy. Tytuł niewiele mówiący, ale wiele zapowiadający. Zaś akcja i treść filmu są nam dzisiaj wyjątkowo bliskie, bo oto stateczny, na wskroś uczciwy przemysłowiec traci cały swój majątek. Zostawił go na lodzie nieuczciwy wspólnik, który przywłaszczył sobie całą gotówkę i oddalił się w nieznanym kierunku. Wtedy niestety trzymało się pieniądze nie w banku, lecz w domowej kasie pancernej. Ale najciekawsze i najbardziej zaskakujące jest to, że ów przemysłowiec, wstydząc się przyznać żonie, która przebywa na wywczasach w słonecznej Italii, że zostali z dnia na dzień biedakami, zatrudnia się jako kelner w nocnym lokalu i w ten sposób zamierza zarobić i odzyskać swój majątek. No, w myśl zasady uczciwością i pracą ludzie się bogacą. O absurdalności tego pomysłu nie muszę Państwa oczywiście przekonywać. Ale film jest miejscami bardzo śmieszny. Piosenki są znakomite, choćby Odrobinę szczęścia czy Gdybym ja miał cztery nogi, a aktorzy wyborni. Michał Znicz jako ów nieszczęsny człowiek interesu, Maria Gorczyńska jako jego żona, Tola Mankiewiczówna, ich pokojówka, Kazimierz Krokowski jako baron, Lolo Karolescu i tak dalej. Gdyby pan miał cztery nogi, to byś był mężem, do prawdy drogi. Twoją żoną bym dostała, ja bym kochała cię także strach. A o dalszych filmach i losach Michała Waszyńskiego w latach wojny i po jej zakończeniu opowiem w trzecim i ostatnim odcinku. A więc
serdecznie Państwa do Iluzjonu zapraszam. Jak zarobim 200 zł, to zrobimy wielki bal. Będzie muzyka i tańce i zabawka będzie. A pójdziecie wy stąd! Dziecko mu obudzicie, lebo ją śpiłam! No kiedy... Zabawka mu! To właśnie my śpiewamy, proszę pani, kołysanki. Nie mam tam kołysankę, obudzi jedno, zarjadę stąd, no! Odrobinę szczęścia miłości, odrobinę serca przyjegoś, jedno ma.